Jak wybrać sukienkę, idąc jako gość na wesele? Czym się kierować, a czego nie robić? Zapraszam na film. Idziesz na wesele i co to na siebie ubrać? Oczywiście opcji jest dużo, bo nie zawsze trzeba ubrać sukienkę, ale ja dzisiaj właśnie o tych sukienkach chciałabym trochę poopowiadać. O tym, jak ubrać tą sukienkę do typu sylwetki i tutaj przygotowałam dużo zdjęć, dużo linków do konkretnych sklepów, które na dzień dzisiejszy oferują sukienki i te linki będą dostępne na moim blogu, a link do mojego bloga jest dostępny pod filmem, ale też jest dostępny właśnie teraz tutaj. Także będą konkretne inspiracje do każdego typu sylwetki, ale też do typu kolorystycznego, czyli będzie sukienka i będzie napisane, jaka sylwetka, jaki typ kolorystyczny może ją ubrać. Ale oprócz tego, że trzeba dopasować sobie tą sukienkę do siebie, to jeszcze trzeba dopasować do okazji, bo jednak pójście na wesele to nie jest takie zwykłe przyjęcie. Kobiety czasami przesadzają, przekombinowują i ubierają się bardzo balowo i strojnie, co tak jakby niekoniecznie jest złe, ale też jednak większość z nas chce mieć taką sukienkę, którą może później jeszcze wykorzystać, żeby po prostu zainwestowany pieniądz został, że tak powiem, kilka razy wykorzystany, a przecież dobrze wiemy, że kobiety nie lubią chodzić 5 razy na wesele w tej samej sukience. Także czego nie robić? To jest bardzo, bardzo istotne. Przede wszystkim 3 takie rzeczy, które przychodzą mi do głowy w pierwszej kolejności. Nie idź w białej sukience. Biała sukienka, biały kolor jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla panny młodej, także szykując swoją kreację, biel, czy to będzie śnieżna biel, czy odcienie bieli ekri, zostaw raczej dla pani młodej. To samo jest z czernią, czyli czerń też zakazana ze względu na to, że w naszej strefie kulturowej czarny jest zarezerwowany na te smutniejsze okazje w porównaniu do wesela, do ślubu. Także biały i czarny nie, ale jest jeszcze jedna rzecz, która niestety jest bardzo często stosowana i wszyscy myślą, że tak powinno być, a wcale tak nie jest. To jest dopasowywanie kolorystycznie partnerów, czyli na przykład idziesz w turkusowej sukience na wesele, a twój partner, który z tobą idzie, ma turkusowy krawat albo koszulę w odcieniu jakimś trochę bledszym, ale jednak turkusowym. Pamiętamy o tym, że partner to partner, a nie ozdóbka, która ma pasować do twojej sukienki. Także niekoniecznie zgrywamy się kolorystycznie. Oczywiście należy dbać o harmonię wizerunku, żeby wyglądać w miarę podobnie do siebie, to znaczy, żeby się nie gryźć, jak się stoi koło siebie kolorystycznie, ale nie dobieramy, a jeżeli chodzi o kolory się nawzajem. Czyli nie biały, nie czarny i nie dopasowujemy kolorystycznie partnera do siebie. A jak to jest z tymi sylwetkami? Ja pracuję na 9 typach sylwetek. Link do opisu tych sylwetek, jak je ubrać, będzie oczywiście dostępny. Natomiast chciałam tak szybko, że tak kolokwialnie powiem, przelecieć te 9 sylwetek i powiedzieć, jakie są główne wyznaczniki szukania sukienek dla każdej z nich. I po kolei. Mam w moich 9 sylwetkach 2 klepsydry, czyli 2 takie idealne sylwetki, które mają szerokie ramiona, szerokie biodra i duże wcięcie w talii. Jest proporcja pomiędzy górą a dołem sylwetki i to duże wcięcie w talii tutaj jest kluczowe bardzo mocno. I ta sylwetka, taka klasyczna klepsydra, to jest u mnie X. X to sylwetka, która jest dosyć duża rozmiarowo, nie jest to mała dziewczyneczka, a tak powyżej rozmiaru 42, no i oczywiście wszystkie następne. Natomiast jest też sylwetka S, która jest taką mniejszą klepsydrą, czyli ten rozmiar 36-38, ale również ta proporcja jest zachowana, to znaczy ramiona i biodra w jednej linii, no i wcięcie w talii. A sylwetka X i S powinny nosić takie sukienki, które będą podkreślały wcięcie w talii, czyli takie, które będą zaznaczały tą szczupłość, bo ona właśnie po to jest w tej sylwetce, żeby ją pokazywać. A te sylwetki nie wyglądają dobrze w zabudowanych i bardzo zakrywających nogi sukienkach. Także staramy się pięknie odsłonić dekolt, podkreślić talię i ubrać sukienkę albo krótszą, czyli taką mini, albo tak do połowy kolana. I oczywiście klepsydry, czyli X i S, to są klepsydry, które bardzo lubią kobiece stroje, więc też obcasy do tego jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sylwetki, które są proporcjonalne, ale nie mają takiego wcięcia w talii, to sylwetka H
i E, czyli mamy trzy sylwetki. Sylwetka H to taka rozmiarowo klepsydra, czyli też dziewczyna, która nie jest bardzo drobna, ale nie ma tego wcięcia w talii. Sylwetka H powinna to wcięcie w talii jak najbardziej eksponować, to znaczy jak najbardziej sprawiać jego iluzję, czyli wszelkiego rodzaju odcięcia pod biustem, wszelkiego rodzaju marszczenia, zmiany kolorów, przecięcia, pasy, wszystko co będzie się działo tutaj na wysokości talii będzie świetnie ją robiło, że tak powiem. Podobnie jest sylwetką E, która jest takim małym prostokątem, to znaczy jest to bardzo drobna dziewczyna, około 1,60 m, a ramiona i biodra w jednej linii, małe wcięcie w talii. Czyli to jest taka sylwetka, która może się dosyć obudować i może wybrać materiały, które będą ją pogrubiać, tak to można powiedzieć, czyli powiększać optycznie. Chodzi o to, żeby dodać sobie objętości w górze sylwetki, czyli żadnych wielkich dekoltów, ponieważ ta sylwetka nie ma dużego, krągłego biustu, więc no, ten dekolt po prostu nie ma się tak ładnie na czym układać, czyli zabudowujemy dekolt, podkreślamy talię, możemy nawet ją podkreślić cieniutkim paseczkiem, i staramy się dół też zrobić dosyć taki wydatny. To może być nawet jakaś sukienka typu bombka, tulipan, jakieś marszczenia, coś co będzie zaokrąglało jej biodra. Podobnie jest z sylwetką I, a natomiast sylwetka I to jest ta taka już bardzo wysoka, bardzo szczupła, dosyć taka koścista bym powiedziała. I to jest sylwetka, która jeszcze bardziej się lubi ubrać, znaczy zakryć w porównaniu do sylwetki E. Czyli na przykład dekolt, taka delikatna łódka bardzo dobrze się sprawdzi, ale też często sylwetki I lubią mieć dosyć długi rękaw. Nawet idąc latem na wesele, one wybiorą na przykład koronkowy, przezroczysty rękaw, ale jednak taki, który będzie zakrywał tą bardzo taką szczupłą, trochę za szczupłą rękę. I te sylwetki nie lubią się tak bardzo obciskać ubraniem. One lubią, jeżeli ubranie jest takie trochę trójwymiarowe, czyli wszystko, co jest takie workowate, wszystko, co jest bardzo trójwymiarowe, wszystko, co by pogrubiało każdą inną sylwetkę, na I świetnie się sprawdzi. I tutaj też bardzo dobrze sprawdzą się długie sukienki, takie dosyć zwiewne. A kolejne sylwetki to sylwetki, które są sylwetkami stożkowymi. Sylwetka Y, czyli sylwetka szerokie ramiona, duży biust, wąskie biodra, to sylwetka, która przede wszystkim stara się mieć jak najbardziej spokojną górę sylwetki, wycięty dekolt, najlepiej V, ale on dosyć widoczny, ponieważ jest biust, na którym ten dekolt się będzie ładnie układał i jak najbardziej szalony dół. To znaczy on może być bombką, może mieć cekiny, może mieć frędzelki, cokolwiek tylko przyjdzie do głowy, co jest ozdobą i pasuje do Twojej osobowości, pchaj na dół, żeby po prostu było ozdobne. Podobnie ma sylwetka T, czyli sylwetka, która ma szerokie ramiona, wąskie biodra, ale nie ma takiego pełnego biustu, więc ona ten dół będzie miała tak samo jak Y, natomiast górę będzie miała już bardziej zabudowaną, bo nie ma tego dużego, okrągłego biustu. Kolejna sylwetka to odwrotność stożkowych, czyli taka trójkątna w linii A, czyli sylwetka gruszka. To jest ta, która będzie się ubierała dokładnie na odwrót w porównaniu do Y, czyli ona będzie szalała jak najbardziej górą, czyli będzie miała nawet biżuteryjną, ozdobioną na maksa po prostu górę. To mogą być marszczenia, zdobienia, guziki, bufki, wszystko, co tutaj po prostu może szaleć. Natomiast dół będzie spokojny, będzie albo prosty, albo lekko taki nawet poszerzany w linii A, jeżeli jest potrzeba, żeby przykryć takie bardziej masywne nogi. I ostatnia sylwetka, dziewiąta sylwetka O, to jest sylwetka, która ma szeroką talię, to znaczy nie ma wcięcia w talii, ma dosyć wydatny brzuszek, który będzie nawet często większy niż biust, także on będzie naprawdę taki widoczny i to są sylwetki, które dobrze wyglądają wbrew pozorom w sukienkach, które dosyć mocno opływają sylwetkę, ale one muszą być z bardzo mocnego materiału, bo wszyscy wiemy, że jeżeli mamy wydatny brzuch i ubierzemy się w coś takiego elastycznego, bardzo obciskającego sylwetkę, no to niestety można wyglądać jak ludzik Michelina, a nie jak piękna kobieta na weselu. Tylko staramy się, żeby to było z mocnego materiału. Wszelkiego rodzaju pionowe cięcia w materiale, to znaczy jeżeli sukienka będzie na przykład złożona tutaj z jednego paska materiału, tu z drugiego, tu z trzeciego, to ona będzie tak jakby dzieliła sylwetkę na trzy części. Oczywiście też stosowanie biżuterii, czyli na przykład wydłużenie tutaj jakimś takim długim wisiorem w przypadku sylwetki O świetnie się sprawdzi, ale też będzie można stosować takie właśnie dosyć odcięte pod biustem, ale nie, broń Boże, takie ciążówki, które będą właśnie robiły taki efekt jeszcze większego tego brzucha, jeszcze szerszej talii, tylko odcięte pod biustem, ale tutaj ołówkowe, ponieważ sylwetka O ma zazwyczaj piękne nogi, więc też bardzo dobrze wygląda w dość krótkich
sukienkach czy spódnicach. Oczywiście krótkich, w zależności kto co uważa za krótkie. Oczywiście też musimy znać stan swojej skóry, kolan, co chcemy pokazywać, czego nie chcemy pokazywać. Tutaj pokazałam teraz dla tych 9 typów sylwetek kilka propozycji, jeżeli chodzi o sukienki. Więcej tych propozycji, jak powiedziałam na samym początku, po prostu jest na blogu dostępne, wystarczy tam na dole kliknąć. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.